Znacie jak nas poszło. No to wystarczy. Czuję się obco. Obco. W swojej miejscowości. Tak jakby nas tu nie było. Tak jakbyśmy byli w ogóle nieważni. Trochę. No jakbyśmy mieli tylko... Jakby wszystko było zorganizowane pod przyjezdnych. Nie pod nas. Tak, żeby tylko pieniądze. Wszystko się podoba. Bardzo się podoba, szczególnie wody mineralne. A co panu się nie podoba? A co się nie podoba? Nie zastanawiałem się. A nie brakuje panu tutaj czegoś? Wszystko jest to, co jest potrzebne dla spędzenia czasu. Tak. Imprezy. A najbardziej aktualna sprawa i wiecznie żywa, to jest festiwal Kiepury, na który zawsze jestem co. A czy zauważył pan, żeby było tutaj organizowane jakieś imprezy dla młodzieży? Nie, nie. Znaczy, są tutaj sobota, niedziela, estradowe takie młodzieżowe występy różnych... No, to chodzi o miniatury. Zespołów amatorskich szczególnie. O różnym profilu, że tak powiem, wykonania. Folklor, bieżące, big beat. No, coś takiego. A jak pan sądzi, czy na deptaku jest więcej osób starszych, czy młodszych, czy takich młodzieży? Tylko starszych. Generalnie podoba mi się Krynica. No jest nastawiona tak na, że tak powiem, na turystów, na kuracjuszy. No właśnie. A na mieszkańców? Czy zamieszkałaby tutaj na młodzieży? Nie, gdyby miała pani taką opcję. No trudno mi oceniać, dlatego no, że nie znam na tyle... No warunków życia tutaj, prawda? Ja jestem tu tylko kuracjuszem. Mnie się podoba, ale jak wam się żyje jako mieszkańcom, to trudno mi oceniać. Jak czasami idę gdzieś tam na spacer, to zapominam, że wychodzicie do szkoły, a ktoś inny do pracy. Piękne uzdrowisko. Tak, uzdrowisko, Uzdrowisko festiwal. Zaraz kojarzą. Tak, Kiepury to na pewno. No i wody. No i czasami KTH kręca i tyle. Jeżeli bilet do kina kosztuje 20 zł, a puszka piwa kosztuje 2 zł, to o czym? To jest moje, ponieważ ja też miałem dzieci, to jest mój pogląd. To jest błąd w sztuce chyba. No nie taka jest prawda? No a z Krynicy macie blisko na przykład do Nowego Sącza, do tego, tylko no, trzeba mieć kasę. Spotykamy się gdzieś na mieście, wychodzimy gdzieś przejść się, albo idziemy do kogoś do domu, oglądamy jakieś filmy, to też się po jakimś czasie robi nudne. A jak ktoś ma kasę, to idziemy na bilarda albo, no właśnie, do, kina, albo do kina, czy na pizzę, czy... No jeżeli są pieniądze, no to wtedy tak. A się składamy. A jak nie, no to zostanie jogurtem. Nie trzeba było naprawdę. Kraj, no truskawkowo. Musiałaś tam uciekać. No i co, o to chodziło chyba, nie? Co panu najbardziej się panom najbardziej się podoba w Krynicy? Dziewczyny. Fajne, no. Te góroleczki, że warte zachodu. No. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Adios. Właściwie to chyba niczego nie brakuje w Krynicy. Jak to niczego? Nie ma... Wszystko już jest. Ten nowy burmistrz powiedział, że wszystko będzie i na pewno wam wszystko zrealizuje. No to czekamy. Ale co was by interesowało? No aquapark na przykład, czy... Albo skatepark. Czy znaczy taki basen? Ogólnie basen. Na wolnym powietrzu. To mają być budowane według wypowiedzi pana burmistrza, doktora Reśko. A czy będą? A tego to my nie wiemy. Mamy nadzieję, aby... No też mamy nadzieję. Nadzieja matką głupich. Przepraszam, możemy panu zadać pytanie? Tak. Chcieliśmy zapytać, czy widzą jakaś przyszłość? Przyszłość dla młodzieży w Krynicy. Macie, trzeba młodzież zapytać, bo to tutaj już taka średnia no, młodzież. Ale też ogólnie no ale mają państwo dzieci. Widać, aha, o nasze dzieci wychodzi. Czy przyszłość widzimy? No. Ty nie jesteś organizowany dla młodzieży. Coś... Tylko dla tych starszych tutaj właśnie też. Emerytów, rencistów, tak? Ja wiem, no w okresie jak jest na przykład majówka czy okresie wakacyjnym, wiadomo, że jest łatwiej cokolwiek z imprezami, jeżeli jest martwy okres, a jak w tym momencie dajmy na to jest po majówce, no to generalnie do nikogo się nic nie dzieje ciekawego, oprócz orkiestry zdrojowej i tam raz może w tygodniu jakiś tam koncercik dla chyba raczej starszej publiczności, to dla młodzieży tak średnio, szczerze powiedziawszy. Generalnie no młodzież musi się sama raczej sobie coś wynaleźć, jakieś hobby, zajęcie, prawda, czy jakiś sport, czy coś innego.
Policja, straż miejska, ochrona. Nie mamy gdzie jeździć, jesteśmy bezdomni. Nie, no bo o to chodzi, że no, chcemy... Robimy różne petycje co roku do pana burmistrza. No ale nic nie próbuję robić, dopiero teraz pan Dariusz Reśko. Może coś zadziała, ale jeszcze nie wiemy. No to fajnie. Czekamy, oczekujemy pomocy. A co byście chcieli? O. Tak. No, jakiś skatepark, coś takiego, żeby pojeździć, plac. Jakieś imprezy. A oprócz tego właśnie jakieś imprezy. No jakieś muzyka. Imprezy, żeby organizowali dla młodzieży. Nie dla kuracjuszy, nie? I nie tylko dla starszych kuracjuszy i tak dalej. Na przykład trasy rowerowe. O. Właśnie, tak. Tu właśnie, jak jedę na przykład po chodniku, bo kasku nie mam, no to jak po ulicy jadę, to straż miejska się denerwuje, że nie mam kasku i mówi, żebym poszedł na chodnik, a pani z chodnika mówi, żebym poszedł na ulicę właśnie. Powinny być takie ścieżki rowerowe. Jak ja byłam w waszym wieku, to ja pracowałam, bo to było po wojnie, była bardzo trudna sytuacja materialna i ja mając lat 12 już pracowałam. No to teraz nie młodzież, ma porównania. Młodzież też pracuje, tylko inaczej. No teraz na komputerze się uczy, a w ten czas to trzeba było... Zapraszamy Państwa, jeżeli na lody, zapraszamy. Nie ma perspektyw na razie w Krynicy dla pracowitej, zdolnej, pomysłowej, ambitnej młodzieży. W Krynicy nie ma szans na razie. Wszyscy wyjeżdżają, wszyscy, bo nie ma tutaj żadnej przyszłości dla nikogo. Albo dalej. Albo Kraków, Sądża, niektórzy po prostu zależy, nie idą, zawód, tak? Nie uczą się, to raczej za granicę wyjeżdżają, bo tam można lepiej zarobić. Znaczy, w Krynicy jest tyle dobrze, że jakiś fryzjer czy gastronomia, do gastronomii to zostają, tak? A ja na przykład ktoś chce poważny taki zawód, czy... No to już... Karierę jak chcę zrobić, to raczej w Krynicy się nie uda.